Do tej pory część uczniów z tych młodszych klas korzystało z sali, która była w kompleksie szkolnym. No na pewno było mało miejsca i trzeba było w małe grupy grać. Kiedyś się ćwiczyło. Na takiej małej sali nie było miejsca do grania. A warunki tam były ekstremalnie trudne. Sala sportowa będąca w budynku szkoły ma wymiar 9 na 18 metrów. Jest to wymiar boiska do siatkówki, natomiast równo ze ścianami. Ale to nie jedyny problem, z jakim borykali się uczniowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Klasy starsze na swoje zajęcia uczęszczały do sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żeromskiego. Nie ukrywam, że było to dużym utrudnieniem i logistycznym również utrudnieniem, ponieważ nauczyciele wychowania fizycznego musieli wyjść chwilę wcześniej, wracali chwilę później. Łączyliśmy te godziny po dwie, żeby to miało jakikolwiek sens. W końcu po wielu latach dzieci i nauczyciele wychowania fizycznego doczekali się sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Obiekt pełnowymiarowy do piłki ręcznej, czyli boisko, płyta główna 40 na 20, pełny wymiar do koszykówki, 3 boiska do siatkówki w poprzek, 5 boisk do badmintona, tak więc możliwości ogromne. Ponadto 2 sale do gimnastyki z lustrami, do różnych innych zajęć taneczno-gimnastycznych. Koszt inwestycji zawierał budowę sali oraz termomodernizację gminnego przedszkola numer 3 i wyniósł 13 milionów złotych. Ale to nie koniec inwestycji sportowych. Jesteśmy w trakcie już prawie że realizacji kolejnej hali z programu Olimpia w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie w Rychliku. A oczekiwania są większe, ponieważ na salę gimnastyczną czekają uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Czciance.